Mam zawsze grupę osób, które, że tak powiem, są zaangażowane w przygotowania, a potem uczestniczą w prezentacji, którą przygotowali koledzy i koleżanki. W tym roku również postanowiliśmy również zachęcić tych, którzy chcieliby, no właśnie, zgłębić temat. I takich osób z różnych klas, tutaj na auli też jest kilkanaścioro co najmniej. Najważniejsze to chyba odczarować Czarnobyl, mit o Czarnobylu. I właśnie taki temat, który krąży jako mit w społeczeństwie, niewiedza uczniów. Forum ma służyć takiemu naukowemu poznaniu tematu. Kładliśmy nacisk głównie na pokazanie skutków społecznych, jak poszczególne jednostki, właśnie ci likwidatorzy, odczuli to na swojej psychice. Tylko że jednak bardziej z tego, co się doszukaliśmy, więcej było chorób psychicznych niż takich nowotworowych stwierdzonych wśród osób. Ale i tak te choroby psychiczne były bardzo często utajniane przez Związek Radziecki, dlatego że nie prowadzono takich jakby kartotek zdrowia dla tych wszystkich infiltratorów. Po prostu nie wiadomo aż za bardzo, ile było tych infiltratorów. Tak jak wspominałem, tam od 0,5 miliona do 1 miliona. To są bardzo duże rozbieżność w szacunkach. Zawsze najważniejsza jest część naukowa. Wstęp do tej części naukowej robi w tym roku pan Marcin Wietrzniok i on wprowadza w temat. Potem zawsze są, i w tym roku również, wystąpienia uczniów, którzy przygotowują temat. W tym roku to była sonda, ale też wystąpienia ucznia, który się pasjonuje tym tematem. Teraz mamy kwestię biologiczną, choroby popromienne i trzonem będzie wykład profesora z Instytutu Badań Jądrowych. Tutaj widzicie Państwo pierwszy reaktor typu właśnie takiego czarnobylskiego później. Reaktor RBMK, znacznie mniejszy, bo tutaj widać, że taka średnica wyraźnie mniejsza niż w reaktorach w Czarnobylu, bo i oczywiście moc mniejsza. To jest grota wykuta w takiej skarpie na brzegu rzeki Jenisej. 5 kilometrów w głąb skały, 200 metrów pod powierzchnią. Co się zmieniło, Twoim zdaniem, najważniejsze w odbiorze, w recepcji, ale także i w tych faktach historycznych, które nastąpiły? W moim mniemaniu zmieniło się dość sporo, ponieważ jednak trzeba pamiętać, że wtedy był okres zimnej wojny. Ludzie się bali, żeby nie doszło do rozpętania III wojny światowej, czy już nuklearnej. Więc w zasadzie takie widmo elektrowni jądrowych, których ludzie nie widzieli, jak funkcjonuje. Nie wiedzą na przykład, że takie elektrownie jądrowe nie może zajść w zjawisko wybuchu jądrowego, ponieważ tam nie używa się aż tak zbogaconego uranu, żeby do takiego wybuchu doszło. Więc po prostu ludzie wtedy patrzyli przez pryzmat wojny światowej, a dzisiaj już ta wiedza jest o wiele większa, ponieważ mamy media społecznościowe, mamy w zasadzie dosłownie wyciągamy telefon, mamy wszystko dosłownie na wyciągnięcie ręki. I możemy sobie wszystkie dokumenty poczytać, jakieś referaty, badania naukowe, więc to wszystko dzisiaj jest, więc ta świadomość jest jednak większa, choć niestety lecz są też ludzie, którzy po prostu mają, by powiedzieć, klapki na oczach, po prostu mówią, że Czarnobyl zły, Fukushima zła i po prostu nie dopuszczają elektrowni jądrowej do budowy w Polsce. Co będzie się działo w drugim dniu forum? W drugim dniu będzie imponująca debata oksfordzka. Z dwóch klas drużyny będą rywalizowały właśnie w kwestii związanej z plusami i minusami elektrowni atomowej, założenia elektrowni atomowej.